Cześć, zaczynają nam się jesienne piątki, witajcie, cześć. No jesienne, ale na razie tak było chwilę spokoju, bo tak naprawdę nowy premier to się dopiero zacznie. Październik jest obfity. Tydzień był rzeczywiście leniwy, zdarzyło się stosunkowo niedużo rzeczy, spróbujemy dzisiaj nie gadać za dużo. No tak, no co, zaczniemy może od premiery, no bo w sumie reszta to był festiwal przecieków i plotek. A z premier, no to Oppo pokazało takie dwa nowe telefony swojej submarki Realme. No i tak naprawdę ta premiera, no dla nas nie jest jakoś tam szczególnie istotna, bo odbyła się w Indiach i to telefony głównie na tamten rynek są przeznaczone. Tak, to prawda. Jeden tani, prosty, drugi troszeczkę bardziej, nazwijmy to, zaawansowany. No to po kolei. Pierwszy nazywa się Realme C1. Ekran 6,2 cala, ale tylko HD+. Snapdragon 452 GB RAM-u, aparaty 5 i 13, bateria za to 4230, czyli całkiem spora. Mnie się cena podoba. No i cena fajna, bo to jest tani telefon, po prostu, mówmy to wprost, budżetowa propozycja. 350 zł? No, tam z groszami, zależy jak od kursu rupii, no bo my to przeliczaliśmy z rupii indyjskich, tak, więc... Za ten wyświetlacz, za taką baterię... Tam 16 flesza zdaje się jest giga. Ja, tak, ja bym chyba się skusił mikro. Na taki telefon za takie pieniądze. No jest to dobra propozycja, z tym, że no u nas się go nie kupi. Tak, raz, że go nie kupimy, a dwa, to na pewno nie kosztowałby tyle, co w Indiach. Tak, to prawda. Realme 2 Pro z kolei wyszedł w trzech różnych wersjach, z trzema różnymi pamięciami. Największa to chyba 8 plus 128. 8 plus 128, tak? Czyli zacnie. Rzeczywiście ogromna i w tej największej wersji kosztuje raptem 900 zł w przeliczeniu, także to jest tyle, no co to, nic. Snapdragon 660, ekran 6,3, ale już Full HD i z noczem kropelkowym, czyli tak. To, co w sumie Oppo głównie lansuje, bo w sumie Oppo zaczęło tak te nocze stosować na szerszą skalę. Bo C1 nie ma tego najmniejszego nocza, ma to no ma zwykły, taki standardowy, można powiedzieć, o typowym kształcie. O. Nie bardzo szeroki. Tak, ale o kształcie takim, powiedzmy, klasycznego nocza. O, klasyczny nocz, ale powiedziałem, nie? No dobra, ale ten drugi ma nie klasyczny, klasyczny jest dosyć ładny. Chyba taki z iPhone'a. No, tak, no ale kształt, powiedzmy, zbliżony do prostokąta z zakrąglonymi rogami. No to o tym tu mówię. Najtańsza wersja tego Realme 2 Pro kosztuje 700 zł. No, znaczy w sumie nie jest jakiś straszny rozrzut. No myślę, że jakby już kupować... 700, 800, 900. Tak, no właśnie. No kwestia stówy do większej pamięci. No nawet ten środkowy 6 plus 64, no to już wygląda też lepiej niż 4 plus 64. No, no tak, 4 plus 64 to już jest zacna konfiguracja. Kurczę, nie wiem, jakbym wydawał 700 na telefon, to nie wiem, wziąłbym jakąś krechę czy coś i chyba kupił to nawet ten droższy, no bo więcej pamięci. Mnie się troszeczkę chce śmiać, dlatego że podobną konfigurację w Xiaomi rzuciło. Znaczy rzuciło w Tajlandii, tak? W Tajlandii, no rzuca od paru tygodni, umówmy się. Redmi Note 6 Pro, tak, bo on się już pojawił, jest w AliExpressie do kupienia na przykład. No jest tak. Również na Lazadzie do kupienia w tym momencie i to w różnych, w dwóch różnych wersjach zdaje się w tej chwili. A no, 3 plus 32 i 4 plus 64. I on jest troszeczkę droższy, mimo tego, że wcale nie jest tak atrakcyjny jak to. No. Nie, no tutaj w Tajlandii, ja sobie przeliczyłem z bachtów, no to 795 wychodzi za model 464. No i w porównaniu z tym Oppo, to on wcale no nie w zasadzie jest taki to samo, no ekran minimalnie mniejszy, bo 6,26, ale no, też Full HD. Ale choćby nocza ma, tak? No tak, dużego. i procesor inny. I procesor, nie? Dokładnie. Ale znowu aparaty ma za to 4, bo ma z przodu podwójny i z tyłu podwójny. 20 megapikseli. Z tym, że mówmy wprost, no to są te dodatkowe matryce, to mamy 5 i 2 mega. Więc to są takie typowe rozmywacze tła i nic więcej. Tak, także. No ale dobra. Dali mnóstwo grafik na Facebooku ale chwalących te aparaty. Ale w no. tym, w Oppo też jest poczytajcie 16 sobie. Plus 2, także to też jest do rozmywania tła i no tak, pojedynczy 16 w zasadzie megapikseli. Tak, no. Tylko, że z przodu jest pojedynka. Jest nadzieja za to, że w nadchodzących flagowcach będziemy mieli po 3 aparaty. I to szykuje się raczej taki układ, że będzie nie tak jak w tym Samsungu, co to ostatnio gadaliśmy, w LG, no na tak. tym czy V40 Thinku tak, i w Mate 20 właśnie, Pro. Bo w ogóle LG to już dało takie prawie oficjalny komunikat, no, tylko nie podali specyfikacji. Oni, słuchajcie, wrzucili może. Już zdjęcia, pokazali, no. jak tył będzie wyglądał, pozioma kreseczka z trzema no. wyświetlaczami, aparatami. Będzie wyglądał tak jak poprzedni model, tylko
biedny na oczko więcej. Natomiast zacząłem i nie skończyłem w rezultacie mówić. Jest nadzieja, że to będzie wyglądało tak, że flagowce od jakby nadchodzącej generacji będą już miały jeden aparat szerokokątny i teleobiektyw. I to jest bardzo fajne. W związku z tym będzie sobie można robić i zdjęcia ładne krajobrazów, i bardzo sympatyczne zdjęcia z powiększeniami bezstratnymi, mam nadzieję. Mnie to się podoba, nie wiem jak tobie, ale ja właśnie o takie aparaty walczyłem. No. Tak, mnie jest do niczego niepotrzebne tak naprawdę rozmywanie tła. No umówmy się. Mówię, że z jednym obiektywem też rozmyjesz patch piksel. Tak, dokładnie. Można, no. Tutaj trzeba tym bardziej, jeżeli by się chciał rozmywać to tło, nadal to można oprogramowanie dostosować, to tło rozmywać nadal, tak? Nikomu nie ubędzie. Natomiast będzie o tyle fajnie, mam nadzieję, że, bo na razie to są nadal domysły, umówmy się, mimo tego, że poparte jakby pewnymi przeciekami i plotkami, że będziemy mieli wreszcie zestaw trzech aparatów, które będą, no, fajne. Po prostu. Mate'a wyciekły w dodatkowo rendery w tej chwili, także mamy niemalże oficjalne potwierdzenie. Nawet nie wiem, czy widziałeś z DXowy wyciekł ranking, gdzie ten Mate znowu też oczywiście wymiata. Nie, to jest idiotyzm. Tam Adam zrobił rzeczywiście newsa o DXO rankingu nowym, którego nie widać. Napisałem wyraźnie, że ja bym w to nie wierzył. Ale tam pomiędzy, tam ostatnio był, na samej górze był P20 Pro, a niżej był HTC U12 Plus, jeżeli dobrze pamiętam. W tej chwili pomiędzy tymi dwoma pojawiło się, nie wiem, 6-7 nowych smartfonów, w tym iPhone'y. No, zmieniało się, tak, no doszły iPhone'y, coś tam doszło, może to jest. Pojawiły się Mate 20, co o ile Pro się zgadzam, że się pojawił, o tyle zwykły, jak nie wiem, no zobaczymy. No, właśnie, daj Boże, zobaczymy, żeby czy tam to były się sprawdzi, aparaty. Traktujcie to z bardzo dużym niedowierzaniem, ten ranking. Nie, na razie. Sądzę, że ktoś się tak po prostu zrobił. Tak, albo ktoś zrobił, no najprawdopodobniej, żeby sobie hajpu dołożyć i tyle. Natomiast P20 Pro może być niespodzianką o tyle, że no raz, że ma notcha dosyć szerokiego. Mnie się to jakoś bardzo nie podoba, ale nie mam też nic przeciwko. Natomiast nie widać tam, słuchajcie, nigdzie czytnika linii papilarnych, w związku z tym jest nadzieja, że będzie w ekranie. I to jest dosyć fajne. Zresztą w wiadomo, ogóle chyba będzie sporo takich telefonów teraz w najbliższym czasie, nie? Wiadomo na pewno tyle, że będzie Kirin 980, bo to zostało oficjalnie zapowiedziane przez Huawei jeszcze w Berlinie. Także ta nowa generacja procesorów wejdzie. A przy okazji natknąłem się, słuchaj, przeglądając prasę w tym tygodniu, na taką rozmowę z dyrektorem produktowym w Huawei, gdzie dyrektor produktowy wyjaśnia, dlaczego Huawei nie sprzedaje na zewnątrz Kirinów. Nie wiem, czy czytałeś. Nie, ja czy ucieknąłem to zupełnie. Huawei, przynajmniej tak wynika z tej wypowiedzi bardzo ważnego pana od produktu. Huawei traktuje Kiriny jako dobro intelektualne, a nie jako produkt. W związku z tym, no cóż, korzystają jakby sam, wyłącznie na własną korzyść. Nie wypuszczają tych procesorów na zewnątrz. Z jednej strony to jest dziwne, dlatego że na dobrych procesorach rzeczywiście można zarobić, a naprawdę sprzedawane są wszystkie procesory jakie dowolnej jakości, dowolnych architektur, które się na rynku pojawiają, w związku z tym na pewno ktoś by w Kiriny kupił. Z drugiej strony zastanawiam się, jak to jest w tej chwili z materiałami, to znaczy czy Huawei na przykład nadąża z produkcją Kirinów do własnych produktów, tak? Bo może tutaj leży częściowo również przyczyna tego, że no jednak na zewnątrz wcale się nie pali, żeby je wypuszczać. Ciekaw jestem po prostu. Nie wiem, zastanawiam się, czy to jest cała prawda o tym, dlaczego Kiriny nie są sprzedawane innym producentom. Może coś mają do ukrycia. Nie sądzę. Nie, no śmieję się, ale no jakieś powody ważne mieć muszą, skoro tego nie robią, a mogliby zarobić. No znaczy, może... na razie przyjmuję tłumaczenie jako dobrą monetę, tak? Znaczy biorę za dobrą monetę, rzeczywiście Huawei stosuje tego typu politykę, niespotykaną właściwie do tej pory, jak mi się zdaje, jeżeli chodzi o producentów mobilnych, ale chyba nawet nie tylko producentów mobilnych. Czemu mieliby nam opowiadać bajki? Były jakieś pojedyncze okresy w historii w technologii, kiedy no pewne technologie były wstrzymywane, na przykład eksport takich technologii był wstrzymywany. Nadal jest do niektórych krajów. Natomiast nie spotkałem się chyba nigdy z tym, że ktoś produkuje jakiś podzespół i nie próbuje go sprzedawać i na nim zarabiać. Także stąd jest to dosyć wyjątkowa polityka. Honor 8C pojawił się w Tena. Pojawił się, obejrzałem i stwierdziłem, że wygląda jak Honor Play troszeczkę.
z metalową obudową, a z kolei jeżeli chodzi o specyfikację, trochę jak Huawei Mate 20 Lite. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale to mniej więcej tak, są wszystkie podobne, podobne specyfikacje, jakoś to tak wygląda. Znalazły się w sprzedaży Samsungi Galaxy, w wolnej sprzedaży w Polsce, to dajmy. J4 Plus i J6 Plus. No i to one nie powalają jakoś szczególnie. Nie powalają, J4 kosztuje 850 zł i to jest za dużo, J6 Plus kosztuje 999 zł i to jest też za dużo. No ale wiesz, w Europie też tak kosztuje, bo ja sobie przeliczałem cenę. Nie, ale ja nie, wiesz, nie mówię, że nie. Polityka cenowa producenta jest jego własną sprawą. Prawda? Natomiast tutaj jest jakby kwestia tego, na ile te smartfony będą konkurencyjne wobec Chińczyków, którzy się u nas cenią troszeczkę inaczej. Tak? Ale wiesz, może Samsung też się po prostu ceni. Nie, no bardzo dobrze. No mówię, dopłacisz daj Boże, za logo. żeby Samsung zarobił. Wiesz, że jeżeli to są dobre urządzenia, to mam nadzieję, że znajdą babysów i będzie wszystko. Dokładnie. Pojawiła się również ploteczka, właściwie to już nie ploteczka, pojawiło się doniesienie o tym, że Oppo Find X będzie pierwszym smartfonem na rynku z 10 giga pamięci RAM. Tak. Wtedy jest. Tak, rzeczywiście do tej pory do żadnego smartfona 10 giga jeszcze nikt nie wpakował. No ale to wpakują. Nie do końca, znaczy, nie, no, każdy system jest w stanie pożyć dowolną pojemność pamięci RAM. To jest prawda. To się daje zrobić. Natomiast to jest chyba jednak za dużo. Ja wiem, no zobaczymy, przekonamy się. Na pewno będzie potwierdzone info, bo jest Ftena, także wiadomo. A propos Teny, to się też pokazała ta Nubia, o której żeśmy rozmawiali tydzień temu. Ta z dwoma ekranami. Taka ciekawostka, aparat jest tylko z tyłu, a przedni ekran jest klasyczny TFT, natomiast tylny jest OLEDowy. Specyfikację macie podlinkowaną. To sobie możecie zobaczyć, nie będziemy was zanudzać, bo już o tym mówiliśmy. Jeszcze z ciekawostek, zegarek LG hybrydowy. Zegarek podobno. LG hybrydowy podobno, nie wiemy czy na pewno, czy nie na pewno. Dowiemy się w przyszłym tygodniu. Android Headlines rzeczywiście miał na wyłączność tekst o tym zegarku. Ale tarcza miałaby potwierdził. Tarcza miałaby być wyświetlaczem, wskazówki miały być mechaniczne. Mechanizm połączenie również. Takie, wiecie. Tak. Rzeczywiście dosyć przedziwna rzecz. Znaczy się, wiesz, to są takie zegarki i to jest dosyć fajne rozwiązanie, bo większość czasu może pracować jako czasomierz zwykły z mechanicznymi wskazówkami, oszczędzając baterię. Jak potrzebujesz smartwatcha, to uruchamiasz go tylko wtedy, kiedy ci jest potrzebny i to naprawdę ma sens. Dociera do mnie idea oszczędzania baterii, ponieważ w tej chwili smartwatche są dla mnie nie do użycia. No bez sensu, bo ja mojego ładuję codziennie. Czas pracy na baterii. To jest nonsens kompletny. Także może mieć to sens. Ma zadebiutować, jak Iwan Blas stwierdził, razem z V40, czyli w przyszłym tygodniu. No i co? Okaże się. Poczekamy. Zobaczymy. W przyszły piątek wam o tym pewnie powiemy. Coś. Zobaczymy. Pojawił się na wideo wyginany telefon od Lenovo, właśnie, który widzieliśmy już prawdopodobnie 2 lata temu. On się tam wygina z jakimiś plamami dziwnymi na wyświetlaczu. Tak, coś tam, ale myśmy go już widzieli w 2016 roku. Pamiętasz tą konferencję? Dziewczynka sobie założyła na rękę jako bransoletkę i to było bardzo podobne. Adam tam zdjęcia wrzucił do newsa. Tak, macie newsa, zobaczcie sobie te zdjęcia z 2016, bo coś mi się zdaje, że ten film też nie jest najnowszy. Ja wtedy miałem nadzieję, powiem szczerze, że telefony pojawią się już, za moment. Podejrzewam, że kwestia trwałości, to raz zegnie na konferencji, działa, ale jak będziesz zginał to 100 razy, 1000, to... A skoro już jesteśmy o Lenovo, to pojawiła się data premiery w Z5 Pro, jeżeli pamiętacie, to jest ten rozsuwany telefon Lenovo, taki podobny troszeczkę do Oppo Find X, taki, że tył się po prostu wysuwa z aparatem. Był pokazany na konferencji, ale nie mówili o nim za wiele, pokazali. Nie, tylko pokazali, premiera ma być 11 października, także czekamy. Także październik, słuchajcie, będzie obfity. Tak, będzie i Honor co najmniej jeden nowy, i będą Mate'y Samsung w połowie, także tak. Nie, będzie, o Jezu, będzie się działo, Pixele, o Matko Boska, wiesz co, aż się boję. A jeszcze OnePlus 6T 17 października z kropelkowym noczem, tak. No tak, OnePlusa też są nowe rendery i tak dalej, możecie sobie poglądać, w sumie wszystko wiadomo, robi się nudno. No i tyle. Xiaomi Black Shark Ftena jeszcze się pojawił. Będzie nowy Black Shark gamingowy, ale na razie to jest tylko zdjęcie i tyle, co na jego temat. 6 sali i bateria 4000 mAh. No tak, mniej więcej wiadomo. I wymiary są podane, ale na kogo wymiary obchodzą?
Na tym chyba zakończymy dzisiaj. Dzisiaj tak, idziemy odpocząć. O, 15 minut, zobaczcie, aleśmy się wyrobili. No jak nigdy. Pół idziemy czasu odpocząć. Dzisiaj. Zbieramy się rzeczywiście na weekend, życzymy Wam odpoczynku również, korzystajcie jeszcze z ciepełka, dopóki jest, bo jest jeszcze troszeczkę ciepło. Rozrywajcie się i wypoczywajcie. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. No, pewnie pogadamy miejmy dłużej. Nadzieję, że będzie troszeczkę więcej. No, czy się, no na pewno będzie, bo będą premiery, no umówmy się. Także w przyszłym tygodniu Was ponudzimy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Trzymajcie się.